Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Mamy zachód słońca, no niedługo jest godzina 19, 6 września 2021 roku. Tutaj mamy stację Warszawa Reduta Ordona. Oczywiście to WKD stacja. Tam dalej mamy spot, na którym nagrywałem filmy na spocie. No i tutaj mamy te tory na zachodni. Tutaj mamy bazę kolei mazowieckich za dworcem właśnie zachodnim. No i co? Czekam na jakieś składy, pewnie będzie dużo RP1, bo dają tej RP1, bo nie ma, tutaj nie są służone przejazdy, także zobaczymy, co uda mi się nagrać. Zapraszam do oglądania. Zaraz coś będzie jechało. Jakby też wyczytałem, że pomiędzy Warszawą Zachodnią a Warszawą Włochami wystąpiła awaria trakcyjna i pociąg miał opóźnienia 20 minut. Trochę słabo. No i zobaczymy, ja pewnie stąd będzie jechał pociąg jakiś. Teraz pytanie, czy to będzie pociąg z Warszawy Włochy, czy to będzie pociąg z Warszawy lotnisko Chopina. Zobaczymy, zaraz się przekonamy. O, już widać. Mamy kibelka, relacji Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Rembertów. Pięknego, oryginalnego kibelka NTN 7 1922. Teraz 19.20. To jest z tyłu pomazany kibelek. No w sumie to jest coś na jego zestawienie, czyli 922 i 927. Całkiem dużo takich jeździ. No i mamy kolejny skład. Jest to także kibelek zmierzający w kierunku stacji Warszawa Włochy i mamy Griffina. Także jest się tam oczywiście relacje podane, ponieważ zapomniałem sprawdzić. Nadjeżdża również skład WKD. Już tutaj hamuje przed stacją. Już komary gryzą. Do Podkowy Leśnej Głównej z Warszawy Śródmieście w WKD. No i ruszył szybki postój N97012. O, i tutaj mamy też kibelka jadącego do Radomia z Warszawy Wschodniej. Trochę się tutaj przycierałem przez te krzaki. I tutaj mamy właśnie miejsce, w którym one przechowują kibelki. Tam na górze je widać. O, i mamy jakieś EP07, chyba to jest EU. Nie widzę dokładnie, zaraz zobaczymy bliżej. No i teraz zobaczcie, tam się kończy ten tor. Może kiedyś jechał on dalej. O, i mamy Express Intercity Premium relacji Gdynia Główna, Bielsko-Biała Główna. Nawet sprawdziłem. I zniknął za górką. I jest także impuls linii S1 od Pruszków. 35W003. Mamy rozjazd.
A jednak w sumie tory były, są używane, bo są wyszlifowane. To jest śmieszne. Oj, mrygają światełka. Jaki zaraz skład będzie jechał. Jednak przed tym procesem zobaczymy. O, właśnie chowany jeszcze tutaj znak. TMU07 możemy zobaczyć. EU07 jest to 516. I bo rzeczywiście tutaj przejeżdżają, może tam na manewrach tutaj. Bo ostatnio kiedy byłam tutaj było P09. A ja teraz szybko przeskakuję nagrać skład. No i mamy impulsa linię. Pruszków Otwock 65W005. Tam nagrywam na spocie, też czasami słyszycie właśnie jak ten pociąg schowa się w tunelu, to daje RP1. To on właśnie daje te RP1, aby samochody wiedziały, że to jedzie jakiś skład, nie? Od tej stamtąd. Bo zanim on wyjdzie z tego tunelu, to trochę zajmie. I mamy też pociąg WKD. Znowu EN97. O, i też jedzie Intercity Moniuszko do Łodzi Fabrycznej, chyba zbyt gorszy głównej. Mogę się mylić. N97006 i tutaj rusza. I zobaczcie, perony stacji są zrobione dosłownie obok przejazdu. Oj, znowu mrygają światełka, także już nie będę przechodził teraz. Poczekam, aż przejdzie skład. Już tutaj nadciąga z Grodziska Mazowieckiego skład do Warszawy Wschodniej. Dwa kibelki. N57 AKM 1643. Oraz 1581. Grodziska Mazowieckiego do Warszawy Wschodniej. I zbliża się EN100 WKD. Czyli Warszawskiej Kolei Dojazdowej, jakby ktoś nie wiedział w skrócie. I jedzie on do Podkowy Leśnej, także głównej N100004. Zobaczcie, bo się na peronie mieści i znowu światełka mrygają, pewnie jedzie z Warszawy do Skorszpena tym razem. Relacje. Warszawa się mieści w KD Podkowa Leśna główna N100004. I nadjeżdża pociąg osobowy SKM ELF S2 linia 27W004. Już wyłączyli światełka, kiedy już zaczął jechać, albo w sumie sam automatycznie się wyłączył. Jest to linia S2 Warszawa lotnisko Chopina, Sulejówek i Łosna. Tutaj mamy jeszcze te EU07 516 i zobaczcie, może teraz nie przybliżę, bo przybliżę, udało mi się. Ma one reflektory w dół skierowane.
Bo tak się właśnie robiło w starszych modelach. Dawało się te reflektory w dół, teraz to są nowe. Takie nowsze raczej ZES się nazywają, no bo są ułożone tak jakby w ZES-a. I one są też halogenowe. No i już nadjeżdża następny pociąg. Już go słychać. Skład ze Skierniewic do Warszawy Wschodniej. Oczywiście standardowo impulsik. Chociaż też zajrzają się elfy czy kibelki. Nawet dwa impulsy, 45 W. 005. Całkiem szybko przyjechał tutaj ten dystans. Wiele szybciej niż elf. Z tu kotków się niesie. I na tym odcinku to jest charakterystyczny. Taki stukot, nawet jak się jedzie, to też go słychać. No zobaczcie, jakie są tory tutaj. Widzicie takie ugięcia. Na łączeniach szyn po prostu mamy takie ugięcia. Mini, a jeszcze podkłady mamy drewniane. No, także taki fajny stukocik słychać. No i tutaj znowu to samo. Tylko tym razem możecie bardziej zobaczyć tam kibelki. No i mamy skład Polregio. Nie chciałem przejść, oczywiście nie chciałem swoich historii. Nie. Zrobię mi źle. Z Łodzi Fabrycznej do Warszawy Głównej. Zobaczcie. O tym, co mówiłem w jakimś tam filmie ze spotu. Jeden zabity, jeden ranny, czarny punkt kolejowy. Tutaj ludzie przechodzili tam. Dosłownie obok mamy Warszawę Zachodnią. I no po prostu... Tutaj się nie przechodzi. W żadnym po prostu wypadku. Już lepiej po prostu poświęcić w ich troszeczkę więcej czasu, aby sobie przejść tam na Zachodnim, czy tam na Warszawie Włochach, tam dalej. No ale błagam, nie w takim miejscu, nie, w takim to nie wolno, w żadnym wypadku. No i nadjeżdża coś. Tylko nie jest tutaj na ten mój tor. Tylko jest to kibelek do... Nie wiem, do... Do Żyraldowa. N7AKM 1639 1761 relacji Dęblin Żyraldów. I już słychać tam, że będzie jechał jakiś tutaj skład zaraz. I nadjeżdża coś jeszcze. Mamy EP09023 Batorym z Budapesztu do Warszawy Wschodniej. I zobaczcie, już dosłownie stacja jest za chwileczkę, a on dalej jedzie z ogromną prędkością. No po prostu zobaczcie, nie wiem, czy on w ogóle tam wyhamuje. Pewnie wyhamuje, no ale z taką prędkością tam już mamy dosłownie Zachodnią za chwileczkę. I już nadciąga elf z ulejówka Miłosnej do Warszawy lotniska Chopina, linia S2. Weź 7W003. Pojechał tam na górę. A tutaj mamy N100 WKD i drugie N100 WKD. Nadciąga kolejny skład. Kolei Mazowieckich.
bardzo wolny przejazd. N57 AKM 1568. Oraz 1586. Głowicza Głównego do naszej wschodniej, a dokładnie do Skierniewic. Dokładniej, ponieważ tam do Głowicza kursuje komunikacja zastępcza. Mamy kolejny skład. Tym razem mamy Impulsa SKM na linii 1 Pruszków Otwock 35W004. I zobaczcie, jedzie także kibelek N57 AKM 1621 z Góry Kalwarii do Warszawy Wschodniej. Gonią się. A jego druga jednostka to N7 AKM 1682. Ale tam mamy już Warszawę. Piękną panoramę. Tutaj mamy Blue City. Tam mamy ulicę Warszawa, Aleje Jerozolimskie. A tutaj już są tory i mamy kolejny skład WKD N97006 Warszawa WKD do Podkowy Leśnej Głównej. Ja tam te składy nagrywałem wcześniej, tutaj stąd, zobaczcie jaki ostry łuk. I zobaczcie, jaki ten zakręt jest tam długi. Przepraszam za taką jakość beznadziejną. Ale cóż, mamy noc. Już mamy noc, no właśnie, już jest noc. Już jest noc, zaraz będę musiał się zbierać, zaraz będę musiał kończyć ten film, ale pewnie jeszcze jakieś kilka składów nagram. To wcale nie jest aż tak jasne, jak się wydaje na filmie, jest o wiele ciemniej. No i tam światełka mrygają, mamy skład WKD, tam się zatrzymał na stacji. I tutaj zaraz wyjedzie pociąg do zakrętu. Zaraz wyjedzie z zakrętu. Ono już na ciągach. No i jest to Elf. Na linii S2. Warszawa Lipińska Chopina, Sulejówek Miłosna. Weź 7W002. Teraz znajduje się to na Warszawie Zachodniej. Za tym ostrym nakrętem. I za już odjeżdża tam pociąg WKD. Który będzie ostatnim pociągiem niestety już w tym filmie. Nie wiem dokładnie, ile trwa ten film na ten moment. Też nie wiem, ile, jakie filmy do oglądania lubi się najbardziej. Zaraz się wypowiem po przyjeździe tego pociągu. N57005 do Warszawy Śródmieścia WKD. Więc no tak jak właśnie mówiłem, nie wiem dokładnie jakie najbardziej w filmie lubicie oglądać, są takie filmy długie, typu 30 minut. Ostatnio nawet film widziałem, który miał 40 minut, może nie tak ostatnio, ale miał 40 minut. Ale właśnie wychodzi mi, że te filmy, które mają czas tak 30 minut, bo filmy wrzucam raczej 10-15 minut lub 25-30 minut. I wychodzi mi na to, że tamte filmy 25-30 minut mają około 8 minut oglądania, średniego oglądania. A te właśnie filmy, co mają 10-15 minut, to mają oglądania 3 minuty średnie. Także nie wiem dokładnie, jakie wy lubicie filmy. Cześć, to ja w lusterku.
No nie wiem dokładnie, jakie wy najbardziej lubicie tam filmy, czy to są takie długie filmy, czy to są takie krótkie filmy. Możecie się podzielić tym w komentarzu. No też w sumie mam dużo premier. Prawie każdy film leci na premierę, nawet teraz pewnie jest premierą ten film. No, także... Obszar kolejowy, przejście przez tory surowo zabronione. No dobra. Także bardzo dziękuję wam za oglądanie tego filmiku z Warszawy. Reduty Ordo na WKD. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się tam. No i cześć.